3, 2, 1. Hej wszystkim, z tej strony Pitex i witam was ponownie w naszym Zagrajmy Wy. Ruby Grim Eclipse. Jest dzisiaj ze mną Filos. Ej. Ekipa pomniejszona, ale tym razem Sisters Power, Yankee Ruby. Gramy na Horde Mode. No, pożyjemy, zobaczymy. Już żyjemy i już patrzymy. Mieliśmy to, dobra. Tą mapę wzięliśmy tutaj, to są dwie stacje, więc... Tak, szukaliśmy jakiegoś lobby, żeby dołączyć, ale nikt na razie nie gra. Pora dosyć wczesna jak na granie w Ruby. Meh. Na Horde Mode. Każda pora jest dobra. Mam w ogóle 3 ulti. Dobra, jeżeli chodzi o moje klatki, to zostały one zdecydowanie powiększone. Znaczy tam ich liczba została oczywiście zwiększona, bo zmieniłem sobie program do nagrywania. Już miałem dość tych spadków. No. My jesteśmy ogólnie po obejrzeniu 7 odcinka, także jak się pojawią jakieś spoilery, to zostaliście uprzedzeni na początku tego filmu. Ej, nieźle nam poszło w sumie. Wiesz, im mniej gracz, tym mniej red mi się podoba. Lecę. Nie no, nie zdążyłem zlutować. W ogóle tak. No. Jeżeli chodzi na razie o serię Ruby, to tak jak już mówiłem wcześniej, fajnie, że jest Wise, bo w ogóle Wise mi się strasznie teraz zaczęła podobać. O wiele bardziej. Tak samo jak Ironwood. Ale goddammit, w całej tej serii, aż do 7 odcinka, cały czas mi brakuje jęk. No wiesz, teoretycznie przeżywa traumę. Więc. Szybko się to z takiego czegoś nie pozbierasz. Ale jęk to jest jęk. I mean, come on! Ile ona przeżyła? Dla niej to nie jest już właściwie trauma. Ona traktuje to jako normę, teraźniejszość. To, co teraz jest. No, jak już się z tym godziła, to tak. Dlatego bardzo podobał mi się 4 odcinek. Gdzie właśnie tam sobie siedzieli wszyscy w kuchni i dali. Fajnie to zrobili. No, to mi się też podobało. Szczególnie jak Tai ją tam pocisnął tą ręką, że wraz z nią straciła także i mózg, tam rozum. To było... To było close one. Nie sądziłem, że tak do tego może dojść, ale... To pokazuje, że relacje między nimi są bardzo dobre i... Nie ma żadnych granic ani tematów tabu. Wow. Jedny. To było takie trochę unexpected fun. Czekaj, co? Unexpected fun. Ale jaki? Mój? Nie, jęk. A, już powiedziała, dobra. No myślałem, że niechcący fanem żart. Ej, X ale nie jest tak tutaj mało. Ult 1 i... O! Ktoś dołączył! Ktoś, no. Dziś jestem bestest teammate ever. Ale tak. 11 tysięcy mam lienów. No ja 7. Idę na stację, nie wiem, trzecią może. Dobra, też pójdę na górę. A ten się gdzieś... Ten... A no, wyszedł. Gdzieś się zapodział. O, nie to. Shotgun. Się nie wiem, co postawić. Ja dwie shotgunowe. Obowiązkowo. Jeszcze mnie nie zawiodły w każdym razie. O, pojawiła się nagle. Jezus! Taka wise. Nie lecę tych czerwonych kubków.
Mamy White w drużynie, jeszcze brakuje nam Blake, która ucieknie, albo jej nie ma, bo uciekła. Weź. Ja tylko czekam na moment, w którym znowu pokażę się ze swojej strony. Napiszę, kto by się spodziewał? W ogóle pamiętam jak jeszcze w drugim sezonie sobie szkicowała Adama w zeszycie, a teraz sobie już szkicować raczej nie będzie po tym wszystkim. Teraz będzie szkicować jego śmierć. No, jak już. Dobra, i na dwójkę, bo dwójka obrywa bardziej. Dobra. A gościu ma 10. rangę w ogóle, wow. Ogarnia tego kogoś dostaliśmy. Ten motyw muzyczny, tak mi się zajebiście podoba. I wszedł teraz. A nie, co to jest? Brzmi jak From Shadows. Czekam na oficjalne soundtracki z czwartego sezonu w ogóle. No ja czekam aż ten. Ta piosenka to właśnie śpiewała będzie. Tak, to też było genialne. Mi się tak podobało cholernie. Ciekawe, czy tą piosenkę w ogóle ona miała jakąś narzuconą, czy sama tak wymyśliła, sama, popularnie. Sama wymyśliła, no bo ona bezpośrednio gadała o tym, że ojciec nic nie ma do gadania, że to jest jej życie. Oj. No tak, tak, ja to rozumiem. Tylko pytanie, czy ona sama pisała tekst. Prawda, chyba tak. Wątpię, żeby nagle przyszła znikąd siostra i pomogła ktoś. Natomiast tekst do niej pasował. O kurde, ty chyba pomocy potrzebuje. Aż tak? Chyba jestem biegnie. No nie... Albo i nie, ja tam pobiegłem. Dobra, jakoś sobie znaleźć radę. Ale że też dopuściłem do takiego stanu, tej stacji. Dopiero teraz zauważyłem. Dobra, jeszcze raz. A nie, to wy dopuściliście do takiego stanu. Cześć, o czym mówisz? Dobra, idę tam, fuck. No tutaj jest w ogóle wszystkiego. O Boże. Ja myślałem, że to moje, tak. Dobra, jakoś dało radę. Somehow. Obie turetki załatwili. O, fuck. Ale się teraz przyjemnie w ogóle gra. Dawno nie grałem w to Ruby, ale... W sumie... Przerwy też pomagają. Ty mnie zapukał, teraz nie wiem, czy jest na tym spiku, czy na innym. Na innym. Tutaj na pewno nikogo nie będzie. Masz tam jednego moba, nie? Tak, tak. Nic nie robię. Ja idę tam do ciebie, bo on bije stację. Nie. Bije mnie. A dobra, zaltabuję w tym momencie. Wow! Jest! Jezu! To był close one. Meh. O, daj mi weszło. No, weszło, weszło. Let's just find the repeta. Ty też masz daj. Tak. Tle. Dobra, ja się tutaj obuduję i będę bronił tej stacji, wy tam kombinujcie. A coś tam na gitarce brzydękoliłeś, czy nie? Tak, ale na razie wszystko jest, wiesz. Teraz były święta. No, w sumie. Na razie w takiej fazie spokojnej wszystko jest.
Dałyby się to jakieś takie komendy, na przykład, nie wiem, emotki, hej, dziękuję, pomocy. A, w sensie, no. Coś takiego. Przygotowanie. Taka szybka komunikacja. No. A, wiem, w którymś z odcinków Ruby Pira wysyłała swoim tauntem, bo ona ma taunta, który mówi let's go i tam wskazuje jakiś kierunek. I kazała iść na drugą stację właśnie tą komendą. To było ciekawe. Weźmy na coś. Wow! Dobra, to było akcja a la Semblance Yang. Oj, soluwa. Kupiłem wieżyczkę, jako kochana. Ej, naprawdę nieźle na to idzie. Oj, jeszcze... Oj, leżę. Shit. Już jedne. Nie zdążyłem drugim ultem ich wykończyć. Trzecim właściwie. Mamy Blake! To było w sumie takie niezłe. Zaczynaliśmy od Yanki, a no i mamy Ruby. A kończymy na całym teamie Ruby. Wszystko dobre, to się dobrze kończy. Trochę jak spoiler do czwartego sezonu. Chociaż nie zanosi się na to, żeby jeszcze w tym sezonie się wszystkie spotkały. Myślę, że to powinni, bo jak się nie zajdą wszystkie, to ten sezon nie będzie zbyt... Bez kitu, nie? Ale się nie zanosi, kompletnie na razie. Nawet jeśli Waste wyjdzie z taty, tak, to nie ma bladego pojęcia, gdzie jest Ruby. Jest na drugim końcu kontynentu, no to kilka miesięcy z Ruby na piechotę idzie. Victory! Yes! Dobra, ja głosuję za drugą rundą. A, można. Czemu nie? Ale na innej mapie na przykład. Ten team może się naprawdę fajnie sprawdzić. No nie, że zostaną. Oby. Mountain Glen może. Spróbujemy po kolei. Mountain Glen przejdziemy, to jedziemy dalej. Może Team Juniper teraz. Jedna osoba wyszła. No. A nie, a no. Renem mi się w ogóle fajnie gra. Trochę mu dopakowałem w skillach. Troszeczkę nie pograłem. Naprawdę nieźle. Żona zagrał. Johnny, my boy. Okej, tutaj coś jest, nie. O, Yank, no proszę. Gościu chyba dopiero kupił tą gierkę. Na wszystkim tak na razie pierwsze levele ma. Chociaż to tylko dwie postacie. No w sumie święta są, czy co? No, były. A, po 7 odcinku nienawidzę Ruby. I mean, come on, to było takie obvious, żeby ona tam nie wbijała. On tak... Przynajmniej odcięła oko. Było takie stupid. Zdarza się najlepszym. I najgorszym. Czytaj żon. Chociaż on już nie jest taki najgorszy. Jeżeli chodzi o walkę. Właśnie. Skulled by Pyra. I.
Znowu daj w ogóle jest. Na Mountain Grain zauważyłem, że często daj jest. O, gdzieś wiesz. Player disconnected. Nie wiem, wchodzą, wchodzą. A czemu ty Glen wziąłeś? Przecież to jest ta największa... Po kolei lecimy. Ło, jakie skillsy. O, brakowało mi takiej gierki. Tak, dopiero pierwsze fale. Jeszcze będzie Mordor. Space Chips. Musimy się powiedzieć. No, jedzie. Nora. Ma jed... Bardzo mi zależałoby na tym, żeby ten... Żeby dawali więcej update'ów dorobić. W sensie takich... Żeby chociaż nie update'owali, tylko żeby chociaż nas informowali, co robią. Bo na Steamie nic nie mówią. No ta... Ostatni... post, jaki wrzucili teraz pod Robi, był w zasadzie teraz 24 grudnia. A to było o przecenach tylko. A poprzedni był chyba dopiero w listopadzie. No tak, bo oni rzadko robią update'y, ale jak robią, to trochę większe. Chodzi o, wiesz, takie o same informacje chociaż. No wiem, że na pewno split screen będzie na 100%, ale to wszystko. To się akurat mogłem dowiedzieć z tej ankiety, co robią. Co ciekawe w tym... Rooster Teeth Games także uczestniczy w tej ankiecie. Uwzględniają ją. Także to jest coś, co mnie cieszy. Pewno pracują nad rozszerzeniem faktycznie tej kampanii. Dlatego to im długo tak zajmuje. Bo najwięcej ludzi tego chce. Wszyscy wiemy, Space Chief, gdzie jesteś, Queen of the Castle. W sumie... Musieliby nową jakąś fabułę wymyślić. Właśnie nie wiem, czy tam jest co kontynuować w ogóle w tej obecnej. No. Się wydaje, że ten materiał został wyczerpany, jeżeli chodzi o tą, o doktora Merloa. Może być zemsta doktora Merloa, ale co, no i tyle. Baza rozwalona. Właśnie. Nora też na pierwszym levelu, ale ma rangę. No. Dobra, jeszcze 300 lejenów. Na co zbiera Hanna? Shotguna. No, shotguna zbieram, ale pewno teraz będę musiał się przenieść na kolejną stację. Czy to od następnej? Nie, od następnych, dobra. Kafein weszło. Ty jak dajesz tego boosta, to co działa w obrębie całej mapy? No, tak. Działa w obrębie całej. Nieźle. A znowu multa. No i nie muszę mówić, że oprócz jęk brakuje mi pyry. Pyra! Little help, please. Czysto teoretycznie... Ja liczę na jej powrót. Swoją powinność spełniła, więc... Co miała zrobić, to zrobiła. Od początku było wiadomo, że zginie, bo... Ktoś padł? Tak, już się podnosił. Już miałem nadzieję, że ten, że ult Pyry w tej grze będzie bardziej polegał na jej polaryzmie.
Teoretycznie kręci tarczą. Wokół siebie. Kręci tarczą, ale... Dokładnie. Chodzi o ulta. No, no właśnie. Jak ona kół naciska, to tam kręci tą tarczą i włóczy wokół siebie. Bez trzymanki. Nie wiem. Bez trzymanki. Znaczy w ogóle mniej alienów chyba zbiera niż na poprzedniej mapie. O wiele trudniejsza jest. Pause anticlimactic. Jedynka padła. Aha. No nic. A, żeś. Muszę jeszcze... Co? Mówię, że przynajmniej wygraliśmy jedną, bo była pierwsza wygrana, nie? Czy druga? Tak, w końcu, w ogóle... Ile musiało nam to zająć? Dobra. Skład pomniejszony w następnym odcinku. Mam nadzieję, że zagramy już w pełnym, jeżeli się uda oczywiście. No na razie to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Na razie. I cześć. Do widzenia. Zapraszam na stronę.